Kasia spędza popołudnie w domu. Nie może skupić się na pracy. Nie rozumie chłopaka, z którym planowali wspólne życie, a on teraz proponuje jej aborcję. Kasiu, przepraszam cię. To co ty mnie przepraszasz? Nie chcesz dziecka? Powiedziałeś to jasno i wyraźnie. Wiem, co myślisz. Kotku. Ja po prostu... Możesz na mnie spojrzeć? Przepraszam. Cholernie boję się mieć dziecko, bo to jest gigantyczna odpowiedzialność, której się nie spodziewałem. Kuba, ale ja też się boję. Tym bardziej nie chcę z tym zostać sama. Nie. Nie będziesz, obiecuję ci. I nie zrobię też aborcji. Mimo, że nie planowaliśmy tego dziecka, chcę się cieszyć tym, że mam je właśnie z tobą. Tak? Ale aktualnie nie wyglądasz też na super szczęśliwą. No, bo mi to skutecznie uniemożliwiasz. Ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. Tylko jak? Ja pracuję stacjonarnie, ty też. Kto się tym dzieckiem zajmie? No, wezmę urlop macierzyński. Trudno, jakoś sobie w pracy bez mnie poradzą. A co później, jak ci się urlop skończy? Moi rodzice nie żyją, a twoi mieszkają na drugim końcu Polski, Kasia. Kuba, mówisz mi, jakbym nie wiedziała. Przecież mogą przyjeżdżać. Na pewno nam jakoś pomogą, a jak nie, to znajdziemy opiekunkę, żłobek. A co z mieszkaniem? Dalej będziemy na wynajętym? A co to jest za problem? Przecież mamy pokój, z którego w ogóle nie korzystamy. Możemy go swobodnie przerobić na pokój dziecka. I rzeczy z pokoju weźmiemy i postawimy na środku przedpokoju. Kuba, to jest teraz dla ciebie problem. Gdzie postawimy rzeczy? Daj mi czas. Spróbuję to sobie wszystko w głowie poukładać. Kuba, ale na co ty potrzebujesz czasu? Co ty chcesz układać? Będziemy mieć dziecko, kropka. Mówiłem. Bo nie zrobię aborcji. I szczerze zaczynam się zastanawiać, czemu dla ciebie to wszystko jest taki wielki problem. Już ci to mówiłem, Kasiu. Że co? Że mieszkanie, rzeczy, spokoju, praca? To nie są żadne przeszkody. A co to jest? Masz kogoś? Spotykasz się z kimś? Mam wrażenie, że oszukujesz mnie z czymś. Nie. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie wiem. Nie wiem już, co mam sobie o tym wszystkim myśleć. Nie.